Siema, jestem Bryt, to jest kolejny odcinek na moim kanale. No i jak widzicie, jest dzisiaj 1 października, a więc każdy fan FIFA wie, że dzisiaj jest premiera FIFA 22. No i z tej okazji, jako już jestem fanem kariery, to przedstawię wam 10 ciekawych klubów, do tego też trybu gry. No myślę, że ten film was zaciekawi, także nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Pierwszym zespołem jest angielska Aston Villa. No i po odejściu Grealisha na koncie tego też klubu pojawiło się ponad 100 milionów euro, dzięki czemu klub pozwolił sobie na kilka ciekawych wzmocnień, m.in. Leon Bailey, m.in. Inks. Waszym celem jest dołączenie do tak zwanego Big Six, no wiadomo, umownie Big Six, bo Arsenal to obecnie nie jest w Top Six, wiecie co chodzi. No i walczenie o największe trofea w Anglii, jak i w Europie. No i oczywiście, to nie będzie takie łatwe. Dopóki zespół nie zajmie miejsca w Top 3 Premier League, no to musicie negocjować, też w miarę możliwości dużo tych ofert akceptować. Każdą po prostu ofertę od klubu z angielskiego Top 6 po prostu musicie negocjować, wiecie, to musi być trochę realistycznie, także musicie też troszkę tych zawodników jednak oddawać. Jeżeli Manchester United zgłosicie, powiedzmy, Bailey'ego po super sezonie, no to wypadałoby go sprzedać, albo chociaż negocjować i sprzedać za większą kwotę. To by było na tyle, jeśli chodzi o Aston Villa. Kolejnym zespołem jest Venezia FC. No i jeszcze, zanim zacznę omawiać ten zespół, to podkreślę, że jeśli chodzi o tutaj, widzicie, najdroższych zawodników, to są to kwoty na stan 21 września, bo wtedy nagrałem ten odcinek. Także co, kontynuujemy. Venezia FC, czyli jednokrotny zwycięzca Coppa d'Italia, macie na grafice. Posiadające naprawdę ciekawe koszulki, myślę, że to każdy fan piłki nożnej wie, orientuje się, że są naprawdę ładne. No i właśnie awansowali do Serie A. Klub Venezia FC kilkukrotnie zbankrutował i został zagradowany do czwartej ligi, także fajny wątek. No i waszym zadaniem jest postarać się po prostu pozyskiwać młodych zawodników za niskie kwoty, czy to z innych zespołów, czy to po prostu ze szkółki juniorów, a następnie sprzedawanie ich z kilkukrotną przebitką. No i wiadomo, zaczynacie od mniejszych kwot, potem kupujecie zawodnika za 10 milionów, sprzedajecie go za 60, stając się tym samym nową Atalantą i zespołem walczącym o top 3 w Serie A. Myślę, że też bardzo fajny pomysł, lecimy do następnego. Następnym zespołem jest Paris FC, czyli klub ze stolicy Francji. Jak widzicie, najdroższy zawodnik Axel Bamba, 1,5 miliona euro, więc dosyć mało. A średnia wieku jest dosyć niska, bo niecałe 25 lat. No i jest to zespół grający obecnie na drugim poziomie rozrywkowym we Francji, jeszcze nigdy nie wygrał żadnego trofeum w profesjonalnym futbolu. Waszym celem, wasz cel jest naprawdę ambitny, a mianowicie jest to stanie się najlepszym klubem we Francji oraz zdominowanie Ligue 1, tak jak robi to PSG. Czyli nie wystarczy wygranie ligi raz czy dwa, wy musicie zdobyć sporą serię zwycięstw pod rząd. No i to jest waszym celem. Wiadomo, zadanie to będzie trudniejsze niż w zeszłym roku ze względu na potężne transfery PSG, między innymi Messi, Hakimi, Donnarumma, no chyba nie muszę dalej wymieniać. Dodatkowym zadaniem jest stworzenie w jak najszybszym tempie ataku marzeń, takiego jak na teraz PSG, czyli 3 zawodników powyżej 92. Kolejnym klubem jest Inter Miami, którego właścicielem jest David Beckham, a trenerem Phil Neville, więc naprawdę spore nazwiska. Jak widzicie na grafice, stadion bardzo ładny, klub nie ma jeszcze żadnego trofeum. No i co, w kadrze jest naprawdę kilku ciekawych zawodników. Najdroższym jest Pizarro, 7 milionów euro. Waszym zadaniem jest zakup po prostu największych gwiazd piłki nożnej, które są już w podeszłym wieku, czyli typowa polityka zespołu z MLS. Wiadomo, walczenie o mistrzostwo tej ligi. Waszym zadaniem jest ściągnięcie przynajmniej jednego zawodnika z dwójki Messi-Ronaldo. Możecie też powalczyć o innych zawodników, wiadomo, przykłady: Ibrahimović, Ramos, nie wiem, Buffon, także po prostu legendy piłki nożnej, które były po prostu już w podeszłym wieku, wy możecie ich ściągnąć do zespołu, no i tak właśnie wygrywać mistrzostwo. Kolejnym pomysłem jest pomysł na karierę zespołem Schalke 04, czyli siedmiokrotnego mistrza Niemiec. No i wiadomo, zespół ten spadł obecnie do drugiej ligi, więc naprawdę ogromna porażka, no bo tak duża marka z tak ogromną historią nie może być w drugiej lidze. Oni muszą jak najszybciej wrócić na szczyt, więc to jest waszym zadaniem. Wiadomo, wielu zawodników też odeszło. Kadra Schalke jest obecnie warta około 30 milionów. Najdroższy zawodnik to Malik Thiaw, 3,5 miliona euro, więc dramat. Dramat, naprawdę dramat. No i waszym zadaniem będzie jak najszybsze dostanie się do Bundesligi oraz wygranie jej, no bo zespół taki jak Schalke po prostu musi regularnie wygrywać Bundesligę, bo tak kiedyś się działo, więc musi tak być ponownie. Następnie mamy FC Barcelona, czyli zespół, którym ja zacznę w FIFA 22. Po prostu będzie to naprawdę ciekawa kariera, jeśli poprowadzicie ją sensem. Czyli wiadomo, Barcelona ma ogromne straty finansowe. Brak Leo Messiego to naprawdę duże utrudnienia dla zespołu. No i waszym zadaniem po prostu jest zaczęcie kariery od wyzerowania budżetu, czyli po prostu kupujecie jakiegokolwiek zawodnika za cały ten budżet,
i zwalniacie go, czyli macie wtedy 0 milionów. Musicie oprzeć skład głównie na zawodnikach La Masii. Wiadomo, będziecie do tego zmuszeni, ponieważ pierwszy zakup możecie poczynić dopiero w drugim lub trzecim sezonie, to zależy, bo musicie sprzedać zawodników za 250 milionów euro i dopiero wtedy możecie kupić jakiegoś zawodnika, ale kwota tego transferu nie może przekraczać 50 milionów euro. Do tego nie możecie sprzedawać żadnego zawodnika powyżej jego wartości w FIFA. Takie dodatkowe utrudnienie. Myślę, że ta karia może być naprawdę ciekawa i naprawdę trudna. No i co, lecimy do następnego zespołu. Ponownie trafiamy do Ligi Hiszpańskiej, tym razem drugiej ligi, czyli La Liga 2. No i mamy tutaj Real Sociedad B, którego obecnie trenerem jest Xabi Alonso. Także znana marka, znany trener, no właściwie znany zawodnik, teraz jest trenerem. No i musicie objąć po prostu ten zespół jako Xabi Alonso, czyli tworzycie menedżera, który nazywa się Xabi Alonso, spróbujcie go jakoś odwzorować i waszym celem jest wyszkolenie jak najwięcej hiszpańskich talentów, a następnie postaranie się o ofertę od pierwszego zespołu Realu Sociedad i wprowadzenie najlepszych młodzików do składu, czyli wiadomo, no staracie się po prostu wyszkolić jak najlepszych Hiszpanów, przechodzicie do Realu Sociedad, głównego składu, no i tam tych wszystkich juniorów sprowadzacie, walczycie o top 3, używając przy tym jak najwięcej wychowanków, czyli taka polityka głównie opierająca się na juniorach. Następnym zespołem jest Hartlepool United, czyli jak widzicie kolejny zespół bez jakichś większych trofeów, jeśli chodzi o profesjonalny futbol. Najdroższy zawodnik to Jonathan Mitchell, 0,25 miliona euro, średnia wieku dosyć niska, 25,5. No i jest to generalnie beniaminek angielskiej League 2. No jest to zawsze ciekawy klub do kariery typu Road to Glory. Celem jest jak najszybsze dojście do Premier League oraz w przyszłości wygranie ligi, co ona może być naprawdę trudne i nie dziwię się, jak wygranie ligi zajmie wam około 10 sezonów, to zależy jak będziecie prowadzić tą karierę. Czy będziecie starać się robić ją realnie, czy raczej nie do końca i wiecie, będziecie cisnąć, trochę hardować po to mistrzostwo. Następnie mamy własny klub, czyli jak wiecie, jest to nowa opcja FIFA 22. No zdecydowanie wprowadza masę pomysłów na karierę, to tak naprawdę w tym trybie wszystko zależy od was. Możecie zrobić wszystko tutaj. Czyli to po prostu ustawcie najbardziej pasujące wam wytyczne. No i stwórzcie karierę swoim własnym klubem na własnych zasadach. Tyle, możecie po prostu tam wybrać wszystko. Skład możecie wybrać, jaki wiek, jakie oceny, jaka liga, koszulki, wszystko. Herb możecie stworzyć. Także wszystko tak naprawdę tutaj zależy od was, ale musiałem o tym wspomnieć, bo jest to naprawdę mega dodatek, który naprawdę dużo zmienia w tej grze. No i myślę, że jest to klasyk, jeśli chodzi o moje kariery, ponieważ w FIFA, ponieważ zawsze praktycznie w każdej FIFA wybieram jakiś polski zespół i gram sobie nim karierę. Najdroższy zawodnik w Ekstraklasie to Kasper Kozłowski, wart 5 milionów euro. Po prostu wybierzcie wasz ulubiony klub, albo po prostu wybierzcie jakikolwiek klub. No i na początku stańcie się najlepszym zespołem w Polsce, wygrajcie mistrzostwo. Jeżeli chcecie, to po wygraniu dwóch mistrzostw oraz awansie do Ligi Mistrzów możecie zmienić klub na odrobinę lepszy. Wiadomo, odrobinę lepszy, nie znaczy to Ajax, nie znaczy to Athletic Bilbao, tylko powiedzmy coś w stylu jakiś, nie wiem, top 7 w Holandii, może jakiś, nie wiem, Basel, coś takiego, żeby to nie był jakiś mega mocny klub. No i w miarę waszych postępów, w miarę waszych lepszych wyników możecie zmieniać zespoły na lepsze, czyli takie road to glory trenera. Ale drugą opcją jest też zostanie w Ekstraklasie i sprawienie, aby zespół z Polski był regularnym zdobywcą Ligi Mistrzów. To jest też dosyć trudne, troszkę nierealistyczne, ale myślę, że też może być przy tym fajna zabawa, jeżeli powiedzmy taka Legia Warszawa stanie się zwycięzcą Ligi Mistrzów po, nie wiem, 10 latach, bo to wszystko jest możliwe, wszystko zależy też od was. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o peczkach w górę, zostawcie tutaj 10 łapek, a pomyślę o podobnych odcinkach w przyszłości. No i jeżeli też macie jakieś pomysły, to dajcie znać w komentarzach, a ja żegnam się z wami. Siema!